kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na Q&A i na taki krótki program, gdzie pokażę Wam jakieś jeszcze brakujące elementy stylówek oraz będzie też część dla mojej widzki z Niemiec, którą Wam postaram się też przetłumaczyć, bo będę mówić po angielsku, odpowiadając na jej pytania z maila. I specjalnie też dla niej, dla Emmy z Niemiec, będą stylówki sportowe z odzieżą sportową vintage. Także jest to taki mieszany program, głównie vlog. Nie miałam tak za dużo pytań od Was. Widocznie jestem bardzo gęstliwa i pewnie dużo już wiecie na mój temat. Albo po prostu niektórzy nie zdążyli, bo dużo się działo na tym kanale ostatnio. No więc odpowiem na kilka pytań zadanych przez Ewę i potem będę odpowiadać na pytania Emmy po angielsku. Kochani, także zaczynamy i oczywiście kliknijcie sobie przycisk subskrypcji i polubcie koniecznie filmik, bo to jest bardzo ważne dla rozwoju kanału i zapraszam Was na ciąg dalszy. Będę sobie też przy okazji piła herbatkę, bo jestem dosyć zgrzana. Cały dzień dzisiaj jeździłam, załatwiałam, słuchajcie, z samochodem. Miałam do załatwienia ubezpieczenie, przegląd, różne rzeczy i jeździłam po lumpeksach, co niedługo zobaczycie na kanale, bo będzie super haul lumpeksowy. Bardzo, bardzo tanie rzeczy kupiłam i świetne, naprawdę świetne. Także pozałatwiałam wszystko, zrobiłam zakupy do domu, bo już się szykuję do wakacji. Niedługo zobaczycie efekty. A tymczasem chcę Wam jeszcze pokazać, zanim zaczniemy, taką stylówę z paskiem, tym brązowym od Donny Karan. Bo zrobiłam tam jakąś przebitkę w tym filmiku z zaklikowa, ale postanowiłam jeszcze pokazać Wam dodatkowo do czegoś innego ten pasek i do mojej tuniki, którą miałam wczoraj, jedwabnej, którą miałam wczoraj na takim wyjeździe niedzielnym, powiedzmy na lunch z Wiktorem. No i miałam tą jedwabną tunikę i właśnie do tego ten pasek designerski z takimi łańcuchami. Mi się wydaje, że to fajnie pasuje. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. W każdym razie mnie się to nawet spodobało. Aczkolwiek koniec końców było tak gorąco, że zdjęłam ten pasek w ostatniej chwili, ale mogłabym tak iść. Gdyby nie było tak gorąco, jak było wczoraj, to na pewno chętnie bym się tak właśnie ubrała, bo bardzo mi się spodobał ten pasek i te łańcuchy do tej tuniki, która też ma tam takie złote elementy malowane. Och, moi drodzy, tu jest dosyć ciepło, ale i tak zostawiłam sobie kręcenie na tą godzinę, bo po prostu nie wytrzymałabym chyba tej temperatury w ciągu dnia, żeby tu tak siedzieć. A teraz nawet mogę w koszuli lnianej i jest super. Chyba sobie coś tu podłożę jeszcze, żeby mi było jeszcze wygodniej. No i moi kochani, zacznę od tych pytań po polsku. Później zrobimy takie przejście i będzie filmik ze stylówkami dla Emmy. Ewa napisała do mnie już w którymś z poprzednich odcinków. No i ciekawe pytania zada, także myślę, że może będzie to dla Was ciekawe. Mnie to dało do myślenia, szczerze mówiąc, i nawet nie do końca wiem, czy na wszystkie pytania będę umiała tak super odpowiedzieć, no ale może, może. Kochani, pierwsze pytanie jest takie, skąd i kiedy narodziła się u Ciebie, w jakim okresie czasu narodziła się u Ciebie miłość do lumpeksów? No, to jest bardzo dawno. Ja jestem urodzona w latach 70., więc kto żył w tamtych czasach, ten wie, a kto nie, to może wie z historii, że w tamtych czasach o fajne rzeczy, takie naprawdę jakościowe rzeczy, nie było tak łatwo. Oczywiście w modzie polskiej, czy w polskich takich dobrych markach jakościowych można było kupić fajne ciuchy, ale jak chodzi o takie modne rzeczy, rzeczy dla dzieci, no to naprawdę był to wyczyn, żeby mieć coś fajnego. No i ja dostawałam rzeczy z zagranicy czasami, bo miałam rodzinę w Hiszpanii, miałam rodzinę w Anglii, moja babcia przez jakiś czas też mieszkała w Ameryce, więc przywoziła naprawdę fajne rzeczy. No i to wszystko były rzeczy odzyskane, to nie były żadne rzeczy nowe, kupowane w sklepach tam jakichś drogich, tylko to były rzeczy, które ja dostawałam. No i to już jako dziecko już jakby wiedziałam, że fajne rzeczy niekoniecznie trzeba kupić w sklepie. Po prostu wiedziałam, że dostałam je zawsze z drugiej ręki, one były używane, ale były świetnej jakości, one były dużo lepsze niż te rzeczy, które jakby można było u nas dostać w sklepie nowe.
No i dlatego jakby myślę, że to jest też powód, że to mi się zakodowało od dziecka, że właśnie tak to wygląda, że super fajne rzeczy można po prostu dostać czy mieć po kimś. No i tak dostawałam na przykład od cioci z Hiszpanii, dostawałam z Anglii, moja ciocia, ciocia mojego taty, mieszkała tam od, to była jeszcze taka ta powojenna emigracja, właściwie wojenna, bo ona w czasie wojny wyjechała. Mieszkała tam i miała nawet znajomości w rodzinie królewskiej, robiła nawet abażury do pałacu Buckingham, które być może nawet dalej tam są, chociaż tego nie wiemy, bo to było już jakiś czas temu. No i ona dostawała dużo fajnych rzeczy właśnie z tamtych bogatych rodzin arystokratycznych, po dzieciach na przykład. No i ja te rzeczy nosiłam z rodziny Diany Spencer, podobno były to jakieś rzeczy. Naprawdę świetne, świetne, świetne rzeczy dostawałam stamtąd. Przepięknej jakości, naprawdę z dobrych tkań, więc można powiedzieć, że ja się przyzwyczaiłam do tego, że właśnie takiej dobrej jakości ubrania można mieć po prostu. No i babcia moja z Ameryki również fajne rzeczy mi przywoziła, moja druga babcia też miała bardzo dobry gust, więc jak już się zaczęły te w Polsce te lumpekcy w latach 90., to też kupowała mi fajne rzeczy. No i tak jakby naturalnie mi to przyszło, że kiedy byłam w liceum, chciałam się już fajnie ubierać, chciałam decydować o tym, co noszę sama. No to zaczęłam kupować w lumpeksach, które się już gdzie niegdzie zaczęły pojawiać. Oczywiście, że sobie też kupowałam nowe rzeczy, jak to młodzież, ale nieraz fajne, superowe rzeczy miałam w z lumpeksów. No i właśnie sama sobie wyszukiwałam i ubierałam się niestandardowo. Ja się nie ubierałam tak jak wszystkie nastolatki. Owszem, nosiłam też takie młodzieżowe outfity, nosiłam i jeansy, i różne tam adidasy i tak dalej, ale nosiłam też dużo rzeczy takich nietypowych dla młodzieży, właśnie vintage. Czasem lubiłam się ubrać na przykład w układaną spódniczkę taką szkocką i marynarkę. W tamtych latach były jeszcze te takie duże właśnie jak teraz modne z tymi ramionami szerokimi. No i tak nieraz się ubierałam, co nie było takie właśnie bardzo typowe jak na nastolatkę. No i ta miłość została mi do dziś, potem coraz więcej chodziłam po tych lumpeksach, a wiadomo, wydatki związane z domem są zawsze duże. Ja dużą część życia sama ułożyłam na dom, więc jakby budowałam go swoimi środkami. To znaczy budowałam go z kredytu, ale potem trzeba było go umeblować, no i na to szło dużo kasy, jak wiadomo. A wiadomo, ja jako nauczyciel i dorabiający muzyk czy wokalista nie miałam jakichś też ogromnych środków na to, więc trzeba było w ten sposób też oszczędzać. Także to jest takie, tak to wygląda, o moi drodzy. No i następne pytanie. Które marki firm ubraniowych są moimi ulubionymi i dlaczego? Chyba nie mam jednej ulubionej marki. Lubię skandynawskie marki za jakość, za styl, taką prostotę. Bardzo lubię takie marki. Lubię niektóre marki designerskie bardzo. Karen Millen lubię, jako chodzi o sukienki na przykład. Bardzo lubię Diora. Oczywiście nie stać mnie na ubrania Diora, ale styl Diora mi się podoba. A takie bardzo lubię też firmę Noah Noah. Noah Noah to jest rewelacyjna marka, taka artystyczna bardzo, z świetnych tkanin, robią nietypowe, nietuzinkowe rzeczy, także to jest jedna z moich ulubionych marek na pewno. W zasadzie prócz tego nie mam jakichś takich specjalnie ulubionych, żebym tylko z tego kupowała, albo żeby to był styl, który wyłącznie mi się podoba. Nie, po prostu podobają mi się dobrej jakości rzeczy. Czasem to są rzeczy jakichś marek konkretnych, ale nie zawsze, wcale nie zawsze. Bardzo lubię też rzeczy Mellenbirger, właśnie ta koszula jest od Mellenbirger. Projektantka, to już jest taka wysoka półka, ma przepiękne rzeczy, bardzo fajny design i mam też kilka rzeczy właśnie od niej i jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy. Także, no tak, można by powiedzieć. Może sobie jeszcze coś przypomnę, to Wam napiszę w komentarzach. O jakim łupie marzę? Marzę, o czym marzę? Wiecie co, no oczywiście, że moim marzeniem jest kupować przepięknej jakości rzeczy, najlepiej rzeczy designerskie, rzeczy wyjątkowe. Chyba nie mam jednego wymarzonego łupu. Wiadomo, no gdybym znalazła Chanel, klasyczną torebkę w lumpeksie, no to wow, ale nawet nie marzę o tym, bo to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, bo po prostu te torebki są w takich cenach, że nikt by tego nie oddał po prostu tak. Można kupić czasem jakieś designerskie torebki vintage i no pewnie taką rzecz chętnie bym kupiła. Vintage torebkę designerską,
czy na przykład jakąś przepiękną vintage rzecz od Diora, od Chanel, czy od jakiegoś wielkiego projektanta, ale takiej naprawdę, z takich naprawdę super tkanin i coś, co będzie dla mnie idealne. Także to nie mam jakiejś konkretnej rzeczy, którą bym chciała zdobyć. Na pewno torebki designerskie to jest wspaniała rzecz i torebkę od Diora, czy torebkę od Hermes chętnie bym przygarnęła. No i następne pytanie. Czy są osoby, które jawnie nie akceptują mojego, czy spotkałam osoby, które jawnie nie akceptują mojego ubraniowego, lumpeksowego hobby? Chyba nie. Nie spotkałam się z jakąś opozycją. Niektórzy po prostu stwierdzają, że ja nie kupuję w lumpeksie i okej, okay, no i ja jestem z tym okej. Okay. Jak ktoś nie lubi, rozumiem, nie dyskutuję, ale wtedy jakby ten temat nie jest naszym wspólnym tematem. No i tyle. Ale nigdy się nie spotkałam z czymś takim, że ktoś tego nie akceptuje i jakoś to potępia, czy w związku z tym ma o mnie dziwne mniemanie. Nie, po prostu no nie spotkałam się z czymś takim. Raczej przebywam w środowiskach ludzi o otwartym umyśle. Dużo w artystycznych kręgach się obracam i tacy ludzie są otwarci. Nawet jeżeli to są artyści, którzy coś tam więcej zarabiają, to raczej są otwarci też na kupowanie vintage, na kupowanie czegoś nietypowego, niesztampowego, dobrej jakości. Także raczej mi się to nie zdarzyło. Wiem, że są starsi ludzie często, którzy mają jakieś tam obiekcje do kupowania w lumpeksie, ale jakby nie, w ogóle nie przejmuję się tym, ani nie mam z takimi ludźmi kontaktu. Moi rodzice na przykład często sami kupują w lumpeksie, mój tata w zasadzie wszystko ma z lumpeksu, on po prostu uważa, że to jest inteligentne kupować dobre rzeczy, piękne, jakościowe rzeczy tanio, zamiast kupować je drogo. Także to jest podobne podejście jak moje. No. Czy zaraziłaś swoją pasją ubraniową, czy też związaną z ciuchami najbliższe otoczenie? No i to jest dobre pytanie i owszem, myślę, że sporo osób zaraziłam lumpeksami szczególnie, bo chociaż modą pewnie też, no nie wiem jak, może Was, moich widzów trochę zaraziłam, ale też są osoby, które jakby oglądając moje filmiki, znając mnie osobiście, później załapały bakcyla. Moja jedna z moich bliższych przyjaciółek, Bernadetta, moja przyjaciółka, można powiedzieć, od lat młodych, młodzieńczych bardzo, też zaczęła potem bardzo, bardzo fajne rzeczy kupować i radzić sobie super w lumpeksach. Moja druga przyjaciółka Asia również. Właściwie wszystkie moje koleżanki kupują też w lumpeksach i no nie aż do tego stopnia jak ja, ale podzielają moją pasję. Także na pewno tak. Na pewno zaraziłam co najmniej kilka osób właśnie takim podejściem. No i może też podejściem eko do lumpeksów. No i właściwie jak chodzi o takie konkretne pytania dotyczące tego, no to będzie już tyle. Przy okazji chcę Wam powiedzieć, że niedługo jadę na wakacje, więc będzie krótka przerwa w filmach. Teraz pojawi się za 2 dni stylówki pastelowe na nowy sezon. I będą bardzo fajne, mi się wydaje. Kolejny filmik to będzie już w niedzielę holumpeksowy, no bo dzisiaj zrobiłam super zakupy. I później na pewno pokażę Wam, co pakuję na wakacje i to będzie też taki stylówkowo przygotowawczy program. Być może zdążę jeszcze zrobić stylówki na jednego projektanta. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, bo chciałabym chociaż jednego przed wakacjami projektanta na ten bieżący sezon letni zrobić. No dobra, kochani, to teraz przechodzimy do pytań. Emmy, będę mówić po angielsku i trochę będę Wam tłumaczyć. Także kochani, zaczynamy dalej. Dear Emma, this part of my film is for you, and I have prepared some sports outfits with vintage items. I especially bought these vintage Puma trunks, shorts. They're kind of like, like boxer shorts. They're a bit longer than the ones that you showed me in the links that you put in your email. So Emma dała mi linki do pewnych spodenek vintage sportowych, które były podobne do tych, które znalazła u siebie w domu.
i była bardzo ciekawa, jakie będę miała pomysły na stylizację z tymi spodenkami i w ogóle z takie sportowe stylizacje vintage. No i przygotowałam kilka. So, dear Emma, I think these items are sport. So I just made sporty outfits, but I made also some general outfits. I made some outfits with oversized jacket going together with these trunks, with these shorts. So I think it's okay if it's not very very posh, but it's a bit casual. Okay, so I also made an outfit with a vintage sports skirt, like a tennis skirt. That is one of the skirts I've shown already, but it is sporty and it is vintage. It's made of viscose. So I will start with shorts. I think that polo t-shirts are very suitable for this. I don't have one because I'm very particular about polo shirts. I'm very choosy. I don't like many of them. So I'm sorry, I don't have a polo shirt to match these shorts. But I have this t-shirt. It's Zara. It's very plain. It's just a cropped, not very cropped, but pretty cropped t-shirt. It just goes with the waist. And it's very simple. So I think the simpler the top, the better for this kind of outfit. So the first one is just with sports shoes, with sneakers, with this t-shirt. Have a look. and I matched a jacket with it, so you can wear a sports jacket. It's the simplest way I can think of. Also, I have tried other options. For instance, I used this shirt. It is, you can use a linen shirt, a simple linen shirt. For me, this one made of ramia is rami in English. I think ramia in Polish. So rami is perfect. This Mellenberger design shirt is so simple, so beautiful, and I think it looks very nice with these shorts. So have a look. I guess you can just wear even an office shirt, but as long as it's simple, well made, it's of great cloth, great material, you can use it. Kochani, uważam, że właśnie prosta koszula, nawet taka biurowa koszula, ale o fajnym kroju, szczególnie taka oversize'owa, będzie super wyglądać właśnie do takich shortów, do prostej koszulki, nawet do butów sportowych. I also tried these, I will show you like this. These a bit sporty, a bit more chunky sandals for this, and I think it's okay too. But I will show you there also with Adidas, Stan Smith, which is a blue-gray shade. And I put two shirts apart from this one. I also tried a shirt that I bought lately, and it's men's shirt. It's oversized for me. It's blue. I'm so unlucky. Every time I start talking, there is a man mowing the grass. I'm sorry. I'm really sorry. Przepraszam, kochani. Znowu kosiarka. Takie mam szczęście. Okay. Anyway, it's a corduroy shirt. Po polsku to będzie sztruksowa koszula. Very thin corduroy, and it's very nice in my opinion. It's I will show you in the next second-hand haul this particular shirt. It's a bit ombre effect. It's a bit lighter at the bottom of the shirt, and it's great blue color. It looks very nice as a kind of sweatshirt jacket worn over this if it's too cold. So, and the last possibility
that I matched with the shorts is the blue oversized vintage jacket, which is a bit smart, but also because of it's oversized and because it's this color, it can really add some taste to the outfit. You can wear it to the center, why not? The sandals I have now, for instance, or some elegant sports shoes. Elegant, I don't know, can you have elegant sports shoes? Yeah, okay, smarter sneakers. A bit smarter sneakers or just simple sandals with shorts, the t-shirt and a jacket, why not? And also I made an outfit with Karen Millen, a very nice blue striped shirt, which goes over the shorts, so you can't see the belt, but it's very sporty too. It's very nice, it's very good quality, and I like to keep it blue. I don't know, white and blue for me, for these shorts. Black would probably be good too, but I don't like wearing black in summer, especially for sports outfits, if it's not evening. So I guess this would be it. So the last outfit, I'm sorry for the straps of my bra, because I tried on this Karen Millen t-shirt, this top, and it turned out that the straps are visible, but sorry, I didn't have time or strength to change the bra because it was so hot, so I just left it, and you can see just a little bit from the when I turn my back, so I'm sorry, but normally I would have worn a strapless bra just like that, or a sports bra for the matter, because sports bra would go well with sports shorts, of course. So yeah, simple shoes, simple t-shirt, shirts I think are the great match for this, and maybe a jacket, or not very smart but very modern jacket, why not? Okay, dear Emma, you also asked me about my school outfits, because I'm a teacher and you were a teacher. Emma jest nauczycielką, tak jak ja, i zastanawiała się, jak lubię się ubierać do szkoły. Czy to są raczej outfity, takie stroje bardziej kobiece, bardziej strojne, bardziej, jak to powiedzieć, bardziej takie feminine, no właśnie, bardziej kobiece, czy takie bardziej wymyślne, czy raczej sportowe, proste? So, I guess it depends on a day, it depends on my activities at school. I used to wear very feminine clothes, but nowadays I prefer comfort, so I wear more and more sports outfits at school, but I'm careful not to wear too big décolleté or the big neckline or too short. I wear short skirts sometimes, and I do dress smart sometimes, but not on everyday basis. It's just like one day in five I would wear something smarter, something more feminine, and the more often I would choose, for instance, casual trousers or a more loose dress, some jackets, some sports shoes or neutral shoes. Not very often heels for school, because I sometimes do, for instance, I have music lessons with children, we do some dancing sometimes, we do some active things at school. I have some, for instance, I have my theater classes, and then we do some activities connected with physical movement. Sometimes I have to move a lot, that's not very practical to wear very smart outfits. But I do wear them sometimes. So generally I would prefer sport outfits or casual outfits over the fancy or feminine, very feminine with heels, for instance. So I think I have answered your question. And if you're interested, I've made a film before, two films actually, about with a school, with teacher
outfits. I will link them for you in the description of the film, so you can have a look. Jeżeli też jesteście zainteresowani filmikami nauczycielskimi, to podlinkuję wam je w opisie filmu. One of the films was contrasting students versus teacher outfits with the same items. So maybe that's interesting for you. That was 2 years ago, and last year I also made one. So maybe this year there will be another, so wait. Okej, okay. Kochani, mówiłam właśnie, że częściej noszę, dla tych, którzy nie są aż tak biegli, że częściej noszę wygodne, casualowe i sportowe stylówki do szkoły, a rzadziej takie eleganckie z obcasami na przykład, ale też mi się takie zdarzają. Także zapraszam do tych filmików, które są w opisie wklejone, w opisie tego filmu. Kochani, no i ostatni outfit jest ze spódniczką. The last sport outfit is with a vintage tennis skirt. It is the red and black striped skirt made of stretchy fabric. So it's not, it's I guess it's jersey. Yes, it's thick jersey. I'm sorry, I haven't ironed this skirt. So I just put some sneakers on, and they are light pink, very light pink, and a light pink top, a sporty top, but it's not specially sporty, it's just very simple, it's very plain, it's just very plain and it's very light pink. So I liked the connection of the red, which is a kind of raspberry red shade, and this pink thing over it. And of course it will be very, very nice with a sweatshirt, with a hoodie, with a sports jacket, why not? I guess a shirt, a men's shirt, simple shirt would be fine too. And I had done a few weeks ago an outfit with the top from my jumpsuit, which I will also show here for you. So that's it. That's all my sports outfits. I have more, of course. I've shown some sport outfits before and I'm not going to repeat them. So if you're interested, you can have a look back into my films and see if there is any more. But I really like the idea of these sports vintage shorts. And I think I might have many, many more ideas about it if I had more pairs of these. But for now, that's it. I hope you enjoyed it, and very warm greetings for you, and kisses, and please write to me again if you wish. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Więcej sportowych stylówek już nie mam, więcej pytań już nie mam, na które mogłabym odpowiadać, więc żegnam się z wami do następnego filmu, czyli do tych pastelowych stylówek. I zapraszam was już na niego serdecznie. To będzie we czwartek, więc bye bye, do zobaczenia.